Najnudniejsza partia w meczu o Mistrzostwo Świata. Poszła partia hiszpańska i uwierzcie lub nie, ale partia trwała zaledwie godzinę 45 minut, więc w porównaniu do typowych 6-godzinnych pojedynków, no to rzeczywiście zawodnicy za bardzo się tutaj nie nasilili. Tak jak widzicie, nastąpiły szybkie, masowe wymiany, no i przeszli panowie do wieżówki, która w oczywisty sposób była remisowa, no i partia zakończyła się powtarzaniem posunięć. Remisik.